dobry wieczór, Weronika Zając, Świat Gwiazd, a wraz ze mną jest Amadeusz Ferrari, witaj. Cześć. Spotkałam się z takim komentarzem ostatnio pod rundkami twoimi i Bomby. Oni tak do siebie pasują, że jak się pogodzą, to będzie najlepsza przyjaźń na YouTubie. W ogóle jesteśmy zupełnie innymi ludźmi. Jego słowa są, on bardzo sprawnie manipuluje. Ja też jakbym chciał, to bym mógł sprawnie pomanipulować, tylko że ja, jak już bym, nawet jeśli staram się coś zmanipulować, to staram się bazować zawsze na prawdzie, a on po prostu rzuca kłamstwami, pomówieniami i często te kłamstwa są nagrane, udowodnione, a on i tak prosto w oczy mówi, no jak mnie gonił, spierdalał jak suseł, a jest nagrane, jak on uciekał, więc to jest znacząca różnica, że ja mówię prawdę, pomimo że ja stoczyłem trochę tych walk i mam trochę tych wrogów we Freak Fightach, którzy oczywiście mnie pomawiają mnie dlatego, że są, że czują we mnie zagrożenie, strach albo pragną atencji lub kasy, czy walki po prostu, bo walki ze mną biją rekordy oglądalności, tak jak w High League, więc jestem, powiedzmy, pożądanym przez niektórych przeciwnikiem i oni mnie oczerniają. No i kłamstwo powtórzone 1000 razy staje się prawdą, czyli że ja na przykład jestem farmazonem, ale w rzeczywistości to przyfarmazoniłem w życiu może tak, z tym, że trenowałem przed wiewiórem, ale nie, on był przeciwnikiem, który wiedziałem, że jest niebezpieczny i nie chciałem dać mu przewagi psychicznej nade mną i z zakładem z boku z Delem, tylko że tu nie przyfarmazoniłem, tylko po prostu gala się na tyle dobrze sprzedała. Boxdel oddał też ze 100 tysięcy, który wziął Wojtkowi, 25. Powiedział, że super, to jest twój bonus, Amadi, zatrzymaj to. No i fajnie, no. Ja po prostu nie musiałem jakichś tam finansowych swoich umów z włodarzami pokazywać publicznie. No i no. Czyli tak wyjaśniłeś pokrótce, skąd w ogóle się wzięła taka dość nieprzychylna ksywka farmazeusz, bo też widziałam takie komentarze na twój temat. No, tak jak mówię, no mam wielu wrogów, pomawiają mnie, no. A propos wrogów, widziałam, że na rozgrzewkę tutaj był liść w kierunku Sadka. Czym on w ogóle strzał? Czym on zawinił? Rodzinę. No i tyle. A nie chciałeś tego jakoś wyjaśnić na początku słownie, czy może były już takie próby wcześniej? Nie. Na pewno nie chciałem go tak mocno uderzyć, bo wygląda to, jakbym go mocno jebnął, a nie użyłem tak dużo siły, ale trafiłem go po prostu. A myślałem, że to bardziej będzie taki strzał za to, co zrobił i tyle, nie? No nie spodziewałem się, że tak mu przypierdolę, nie wiem, czy użyłem za dużo siły nieświadomie, czy coś takiego, czy po prostu trafiłem go na punkt. A o czym ja miałem z nim rozmawiać? Ej, dlaczego obrażasz moją rodzinę? Nie rób tak, nie wolno, wiesz. Po prostu wymierzyłem sam sprawiedliwość, chociaż nie popieram bicia z partyzanta, uważam to za frajerskie zachowanie, to niestety sam się tak zachowałem, no większość ludzi jest w pewnym stopniu hipokrytami. No i w tym wypadku też jestem ja, ale on złamał zasady, to ja też zagrałem bez zasad. A czy ten czyn był poniekąd zaproszeniem do oktagonu? Nie, absolutnie nie. Oczywiście, jako że go uderzyłem, to powinien mieć prawo mi się zrewanżować, więc solówki bym mu nie odmówił, ale wydaje mi się, że nie przyniosłoby to nikomu żadnych jakby plusów czy korzyści, no. No właśnie, uważasz, że miałby w ogóle odwagę tak do ciebie podbić, jak nie, ty na przykład dzisiaj? Nie chcę rozkminiać, nie chcę podważać jego umiejętności, odwagi, nic nie wiem na jego temat. Po prostu wiem, że przegiął i choćby tutaj stał, nie wiem, kurczę, jakiś dwumetrowy goryl napakowany sterydami i jechałby po mojej mamie, to zrobiłbym to samo, no. Okej. A przechodząc do tego, co działo się dzisiaj na twoim panelu, jakie emocje w ogóle wzbudził w tobie elegancko ubrany Bomba jako właśnie prawnik? No elegancko był dzisiaj ubrany, pożyczył zegarki od kolegi, no. To było pożyczone wszystko? No to sam powiedział, że pożyczył tam, no gdzie, no przecież on jest głodówcem, ale to już te pieniądze nie mają znaczenia tak naprawdę, w oktagonie nie będą na pewno miały znaczenia. Ja czuję duży niedosyt, bo jestem przyzwyczajony do konferencji, gdzie naprawdę tam się zaszczuwa jedną osobę na drugą, nie? I zaczynamy się gryźć. A tutaj było w takiej bardzo family friendly atmosferze przeprowadzone, co z jednej strony jest plusem, a z drugiej strony jest minusem. Minusem na pewno jest dla widzów. No. No i tyle. Okej, a powiedz mi, czy teraz jakoś ZUS je... No dobrze.
W sobotę, bo będziemy w sobotę. Dobra, to akurat był Denis. Powiedz mi, czy teraz masz w ogóle kontakt z Lucją, czy ona cię wspiera właśnie w przygotowaniach? Ja nie mówię, że jest to jakiś świetny, rewelacyjny kontakt. Codziennie dzwonimy do siebie i rozmawiamy godzinami, ale mam z nią kontakt. Wydaje mi się, że mam dobry kontakt, ona kibicuje mi. Ja, kurwa, lubię tą Zusję, bardzo ją lubię. Wierzę, że jeszcze kiedyś coś tam podziałamy razem. Nie razem coś ponagrywamy i tak dalej, po prostu na stopie koleżeńskiej. Czyli nie będzie powrotu miłości? Nie, po prostu jakby nie czujemy tego jako para, ale na pewno się lubimy jako znajomi, przyjaciele, nie wiem jak to nazwać tak naprawdę. No. Bo też widziałam story Zusi odnośnie tego, że no ma jakieś podobno brudy na bombę. Powiedz mi, ile jest w tym prawdy, jeżeli oczywiście wiesz coś na ten temat? Kurwa taka teczka, ale ja nie lubię ludziom prywaty wyciągać. Ja nie jestem, oczywiście niektórzy zarzucą z Polakiem, tylko że to on był tym szczurem zawsze, który mi próbował wbijać te noże w plecy, więc ja byłem do tego zmuszony. Ja w prywatności ludziom nie lubię grzebać, lubię się opierać na tym, co sam... No chyba, że wiem o nim jakiś... Nie, ja ludziom nie grzebię w prywatności, chyba żebym wiedział coś takiego, co warto było ujawnić, no po prostu, tak. No, ja wiem nawet o niektórych, o Jezus, jakbym chciał niszczyć, kurwa, celebrytów, to naprawdę mógłbym bardzo dużo ludzi zniszczyć, a... Żeby nikt nie został. Ale ogólnie w środowisku jest coś takiego, że dużo celebrytów mogłoby niszczyć innych celebrytów, bo każdy, jak się ze sobą spędza czas, to każdy nad każdego coś ma, tylko ludzie tego nie robią, bo po prostu... Po co niszczyć innych ludzi, nie? Powiedz mi, na jakim etapie jest właśnie sprawa z Adrianem Polakiem, bo tutaj ja cały czas słyszę dwie różne wersje odnośnie tej sprawy z pieniędzmi i twoją właśnie i Adriana to... Adrian miał rację, jeśli chodzi o tą sprawę, ponieważ zobaczyłem shota. Ja świeżo po akcji, świeżo po walce, zanim pieniądze przyszły mi na konto, zostałem pocięty, wylądowałem w szpitalu i najmniej, co oczywiście pieniędzy było mniej, bo było uszczuplona o tą jego wypłatę za to, żeby ze mną zawalczył. Więc ja wtedy zajmowałem się swoim zdrowiem i nie analizowałem tego, czy coś przelałem, czy ten, to mnie, ja byłem totalnie sfokusowany na swoim życiu, cieszyłem się, że w ogóle żyję, że udało mi się to wszystko przetrwać, był to ciężki okres w moim życiu, no ale zobaczyłem shota i mówię, kurwa, faktycznie, tak powiedziałem, no to co, no wypadałoby przyznać się do błędu i to zapłacić, no i tyle. No dobrze, że się przyznajesz, bo niektórzy nie potrafią.